Palikota zapraszają do wszystkich ubeckich telewizji, takich jak TVN24, która jest telewizją stworzoną przez wojskową rozwiedkę. Teraz właśnie będę miał proces w tej sprawie, więc wiem, co mówię. Bo tak, bo się obrazili za to, że to powiedziałem. No to niech się obrażają, bo od tego są, prawda? I proszę pana, to jest, on, wie pan, wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu tych złodziei. Druga rzecz, dla Niemiec i dla Rosji wpędzenie Polski w taką wojnę religijną to jest dar niebios, dlatego że jak się ludzie, wie pan, tutaj zaangażują, to nawet nie zauważą, że im państwa już nie mają. I wreszcie trzecia rzecz to jest, proszę pana, dla Unii Europejskiej, która lansuje marksizm kulturowy w całej Europie, próbuje narzucić narodom europejskim marksizm kulturowy. I Palikot po prostu się wysługuje, jak kiedyś się wysługiwali Volksdeutsche Hitlerowi. Jest to po prostu nie tylko błazen i bufon, ale skurwysyna kawał. No to już koniec. To znaczy, że 10% społeczeństwa jest to są kompletni durnie, wie pan. Nie, oczywiście ja się nie dam, proszę pana, wie pan, storyzować twierdzeniom, że trzeba wyborców szanować. Wyborców to można szanować, jak są godni szacunku, natomiast jak są durniami, to trzeba ich skrytykować, potępić, dlatego że, wie pan, to nie sztuka jest spędzić państwo w katastrofę i takim zasrańcom się powinno odbierać prawo głosu. Pytaj mnie panowie, jak ja oceniam ten wynik wyborczy pana Palikota. No ja powiedziałem, że oceniam go dosyć pesymistycznie, że tak dużo na niego głosowało, ponieważ według mojego szacunku, czy według mojej oceny, elektoratem Palikota jest właśnie ta kategoria ludzi, którą ja określam mianem hołoty. No i no, taka wypowiedź Palikota po tej katastrofie smoleńskiej, że zaprasza tam jakichś swoich kolegów czy znajomków na kaczkę po smoleńsku i krwawą Mary. No to ja właśnie nazywam hołotą. Taki sposób się odzywania. Oh,